Witam serdecznie na moim kanale YouTube, kochani. Dzisiaj jestem w Triumf Kraków, a jest 13 maja 2022, a ja zaczynam obiecaną Wam jazdę testową nowym motocyklem Triumf Tiger Sport 660. Tą piękną maszyną jest to wyposażenie standardowe, nie mamy tutaj żadnych dodatkowych elementów. Motocykl wyceniono na kwotę 39 900, no i jedźmy, zobaczmy, co on potrafi i jak nim się będzie jechać. Szybę mam w tej chwili na tym położeniu najniższym. Zaraz sobie ją podniosę. Bardzo łatwo się to robi. To jest fabryczna szyba, więc tutaj cudów się jakichś nie spodziewam, jeżeli chodzi o ochronę przed wiatrem, zwłaszcza kasku. No ale zobaczymy. Pierwsze to jadę na autostradę, żeby go sprawdzić na drodze szybkiego ruchu. Kochani, będzie mi tu troszkę wiało niestety, tak przypuszczałem, ochrona tutaj jest dosyć przeciętna przez tą szybę, ona jest dla mnie przy moim wzroście zbyt mała, także mi tu wali po kasku. Przy około 150 niecałych tam czuć jakieś drobne wibracje na setach, ale w każdym razie no jest naprawdę fajnie, stabilnie, powiem Wam, podoba mi się to. Oczywiście odczuwalnie, tak w porównaniu z moim Tigerem 850, no to mój Tiger ma więcej mocy, to wiecie, 85 koni, 82 Nm. Tu mamy troszkę mniejszą moc, mamy 81 koni przy obrotach 10-250 oraz 64 Nm przy obrotach 6-250. Ale no wedle tej specyfikacji technicznej, to ten silnik można dużo mocniej kręcić i on te obroty ewidentnie lubi, prawda? Ale to sobie zaraz jeszcze posprawdzam. W każdym razie no chodzi za ręką fajnie. Lusterka bardzo dobre. Kurczę, jak dobrze w nich widać. Powiem Wam, że naprawdę bardzo duży plus te lusterka. Super są. No póki co wiadomo, że to nie jest motocykl jakiś dedykowany do zapieprzania na autostradach, bo on owszem pójdzie około 190 kilka kilometrów na godzinę licznikowych, ale to już wiadomo, że silnik się męczy, to już jest silnik, ten silnik wiadomo słabszy troszkę, to będzie taki naprawdę fajny sprzęt do takiego bardziej spokojnego podróżowania. No zresztą powiem tak, no ja osobiście nie lubię autostrad, więc unikam tego jak ognia, jak już muszę to jadę, oczywiście na testach zawsze staram się jakąś drogę szybkiego ruchu wybrać, żeby Wam pokazać jak on się sprawuje, żeby sprawdzić czy nie ma jakichś tam niestabilności. Tutaj nic takiego nie stwierdziłem mimo tej szyby postawionej do góry, także prowadzenie jest bardzo dobre. Kierownica jest znakomita, znakomicie jest dopasowana do charakteru tego motocykla. Pierwsze takie wrażenia, znakomicie się tu wpisują kolanka, wpasowują się tu kolanka w bak. Co ciekawe, pozycja jest bardzo wyprostowana. Owszem, ja się trochę opieram na plecaku, więc pewnie troszkę mnie to przygarbia, ale mógłbym jechać dużo bardziej jeszcze wyprostowany. Ja Wam to pokażę potem oczywiście na placyku, tą pozycję. Natomiast powiem tak, no kurczę, tak lekko prowadzę ze sobą motocykl, no musi dawać frajdę. W tamtym roku jeździłem, jak pamiętacie, Tridentem 660, czyli motocyklem de facto jakby pierwowzorem tego Tigera. No pierwszy był ten Trident. I no nie miałem okazji go też tak sprawdzić, no jak pamiętacie, no w zasadzie cały dzień padało, potem w zasadzie lało i miałem taki test podwodny tego motocykla. Tutaj jest dzisiaj sucho, fajne warunki, chociaż zapowiadają tam jakieś deszcze, no ale... Ale powiem tak, że wydaje się, że nie powinno padać, w razie czego mam przeciwdeszczówki, więc tak czy siak chcę nim dzisiaj pojeździć jak najdłużej. Natomiast no niewątpliwą zaletą jest właśnie w porównaniu do tego Tridenta to, że ten sprzęt jest o wiele i to o wiele bardziej uniwersalny. Moja 850 waży 213, więc w zasadzie to jest podobna waga, natomiast no tu jest tak, krótszy rozstaw osi w porównaniu do mojego, mniejsze koło z przodu, bo tu jest 17-calowe, więc przez to też ten motocykl jest taki, mam wrażenie, że jest taki bardzo
taki poręczny i ta poręczność jest odczuwalna naprawdę na pierwszych metrach już jazdy, więc to mi się tutaj niezwykle podoba. No i cóż, silnik trzycylindrowy, powiem wam, to jest coś takiego, że możemy sobie jechać na o wiele niższym obrotażu i ten pies nam nie będzie jakoś drgał, wibrował, nie będzie się telepał, więc no powiem tak, że w porównaniu do na przykład Tracera 7, bo tak w zasadzie ten motocykl jest taką konkurencją do tego Tracera, to nie ma żadnego porównania, jeżeli chodzi o te silniki. To zdecydowanie ten silnik jest lepszy. Także też całkiem się fajnie zrywa, mimo tego, że ja sporo ważę, bo coś koło stówki. W każdym razie motocykl jest naprawdę bardzo taki lekki w prowadzeniu, kurczę. O, też bardzo dobrze hamuje, widzę. Mimo że tu mamy z przodu tarczę 310 mm i dwutłoczkowe zaciski tylko, to one w zupełności tutaj, widzę, sobie radzą. ABS też ładnie, widzę, działa. Możemy tu załadować 3 kufry, centralne, 2 boczne, więc naprawdę fajnie sobie tym śmigać. A propos ceny, jeszcze wam zapomniałem dodać, że jest dopłata za ten czerwony 500 zł. No nie wiem, z czego to wynika, no ale tak sobie wymyślił Triumph. Czekajcie, spójrzmy te obroty. 3000, bardzo ładnie się zrywa, tak przy wyprzedzaniu, nie masz problemów żadnych z tym. Wyświetlacz jest dość dobrze czytelny, aczkolwiek no widzę, że odblaski są. Dużą zaletą tego motocykla to, że można tutaj zastosować wiele dodatków. O, jaki mięciutki. No właśnie, nie powiedziałem wam, że on ma skoki po 150. Po 150, czyli w zasadzie tyle, co miał mój Faustrom DL650L6, więc to na pewno jest też fajne, że ten motocykl jest taki wygodny, komfortowy. Przejedźmy przez ten próg, no po prostu bez zająknięcia żadnego. No i motocykl jest oszczędny. On mniej pali jak mój Tiger 850. Mój Tiger, jak wam kiedyś mówiłem, no około 5, tu trzeba liczyć 5,2, no tyle mniej więcej spalam. Tutaj producent podaje 4,5 litra. Nie wiem, jak dzisiaj wyjdzie to spalanie, no bo nie ukrywam, że też nie będę się jakoś woził spokojnie, ale na pewno pali mniej, no chociażby to wynika z pojemności silnika, która jest sporo mniejsza. Tu jest 660 cm3, ja mam 888. Motorek bardzo mi się podoba, powiem wam, jest taki jak się spodziewałem i zdecydowanie wolałbym go od Tridenta. Przede wszystkim pod tyłkiem też jest mega wygodnie, tu jest siedzenie jest szersze. W ogóle ta kanapa jest na wysokości 835, czyli nawet te 5 mm wyżej jak w moim 850. Natomiast to, co mnie dziwi, to jest ta naprawdę wyprostowana, fajna pozycja, bardzo leciutko ugięta. Czuje się tu człowiek niezwykle komfortowo. Także też, tak jak wspomniałem wcześniej, też jest fajny kąt ugięcia kolan. Nie męczy się człowiek jadąc z tym. Jadę teraz sobie na 6 biegu, obrotaż mam 3000, całkiem fajnie te wskaźniki widzę, tu mam też słupek stanu paliwa w zbiorniku, sprawdźmy 3066 pod górkę, i w ogóle nie czuję, żebym się męczył. Jak dodam gazu, bez problemu się zbiera, także to jest naprawdę, jak na tą pojemność, elastyczność wydaje się całkiem niezła, jeszcze to potem sprawdzę. Byłem Marek mi zmierzył prześwit, bo akurat nie miałem możliwości tego sprawdzić. Czyli po prostu siedząc na motocyklu, miarką tam sprawdził i z tego, co mi tam stwierdził, to od kolektora wdechowego do ziemi jest 13 cm, natomiast od miski do ziemi 14 przy obciążeniu. Wiadomo, no ten prześwit no jakoś nie umożliwia za bardzo pokonywania jakichś terenów, no jakieś tam drogi leśne pewnie, jakiś tam lekki shooter, to oczywiście tak, ale no nie jest to motocykl taki typowo adventure'owy. No i tak mówiłem wcześniej, no szyba jak byłaby większa, to można by tu jeździć komfortowo, pewnie do stówki. W tej chwili to przy tej szybie
to sądzę, że gdzieś 70, góra 80 na godzinę i potem już niestety szumy są. I już mam tryb rain. Wtedy ten skok roll gazu jest oczywiście dłuższy, widzę. No, a teraz sobie damy na tryb road. O! I to odczuwalnie widać, że jest, że tak powiem, bardziej dynamiczny w trybie road. Kurczę, i kierownica jest fajna, wyższa jak w Tridencie. Naprawdę wyższa i na tych podniesionych mostkach i dająca taki odpoczynek rękom. To mi się tu podoba. W każdym razie naprawdę motocykl jak na tą pojemność ma bardzo dużą dynamikę. To jest o wiele więcej dynamiki jak w V-Stromie, bo przypominam, że jest podobna pojemność. V-Strom miał mój coś koło 70 koni, 69 z hakiem. Tam chyba było 61 niutków, coś takiego. Tu jest 64 i 81 koni i to naprawdę czuć. No i jeszcze dla tych, co pytają, czy motocykl prosto prowadzi, proszę bardzo. Jedzie sobie prosto jak po sznurku, nigdzie nie zbacza, ale zobaczcie też, jaki jest, jak można ciałem tu sterować. Także to wszystko jest dopasowane do charakteru tego sprzętu, czyli rozstaw osi, średnica tych kół i to naprawdę robi robotę. No i tu jest ten odcinek, taki pusty, tam już nie ma żadnych zabudowań. Potem jest tylko las, tam się zaraz sprawdzę ten motocykl, jak on się zrywa tak. Jak go można dokręcić na przykład na tym pierwszym biegu. O, widzicie? Jaki fajny odcinek do testowania. Jak tu w ogóle ładnie. No to są okolice Krakowa. Zobaczcie, no kurde, jak szalone do odciny. No motocykl jest naprawdę fantastyczny, daje tyle frajdy, prawie tyle co ta Honda CB650, którą jeździłem R. Ale tu mamy za to po prostu no kapitalną rzecz, czyli uniwersalność, owiewki, ochronę przed wiatrem i tak dalej, i tak dalej. Także to jest na pewno fajne. Jeszcze wam to zaraz nagram na kamerce drugiej. No hamulce powiem wam, że rewela. Zobaczcie, jak on hamuje. Znakomity sprzęt. Powiem wam, jest tak to dobrane wszystko. Naprawdę, wydaje się ten motocykl po prostu bardzo dobrze dopasowany do charakteru, tak? Teraz sobie jadę, powiedzmy tak 80. Zobaczymy, jak z hamowaniem. Uwaga! Naprawdę świetnie hamuje. Też hamuje bardzo dobrze. Także powiem wam, że no jest to motocykl, który naprawdę też może dawać frajdę z jazdy. Nie potrzeba mieć zawsze, kurczę, litrowego ściga, żeby się dobrze bawić. To jest to, co mówiłem przy okazji jazdy CB650, no i taka prawda.
Także no ma to odejście. Jak na to pojemność oczywiście, wiadomo no. Motocykl jest przede wszystkim lekki, więc powiem wam, że to robi robotę, że jest lekki, no i tyle. Podniosę sobie szybę, bo mi to robaki biją, bo to jest blisko lasu. I jeszcze spróbujemy raz. Powiem wam, coś co mi się tu nie podoba, to jest ten jednak profil zawracania. Powiem wam, przez to, że ten bag jest tu szerszy, kierownica jest wprawdzie podniesiona, ale ona mu po prostu, żeby nie zaczepiała o ten zbiornik, no to ma ograniczniki. Te ograniczniki jednak dają ten tą taką ten promień skrętu, że tak powiem, no trochę mniejszy niż by się człowiek spodziewał, prawda? Spróbuję sobie tutaj kawałeczek pojechać taką drogą szutrową. Zobaczymy, jak to się sprawdza w takich warunkach. O, są jakieś tam kolejne od ciągników, ale tu chyba konie po tym chodzą, bo widać ślady takie po kopytach końskich. No tu już się nie będę pchał, bo nie chcę motocykla porysować. No i zobaczymy, jak teraz z tym zawracaniem. Myślałem, że tam jest przejazd jakiś lepszy, ale jednak nie. Powiem wam, w takich sytuacjach jest kluczową sprawą to, żeby mieć tu podparcie. Jak jest motocykl lekki jak ten, to dużo łatwiej na takiej drodze po prostu sobie zawrócić nim, tak? I to jest ta zaleta maszyn lżejszych po prostu. Tak czy siak się da oczywiście przejechać po takim terenie. No na stojąco nie jest to jakaś najbardziej wygodna pozycja, przynajmniej dla mnie. Jestem mocno pochylony. Przy skokach 150 to już są takie skoki, jak tak powiedziałem, jak w Austromie, więc przejedziemy spokojnie taki teren. Jeżeli jest w miarę oczywiście sucho, no bo to są opony szosowe, więc byłoby pewnie ciężko w jakimś terenie. A tu mamy też taką drogę, widzicie, szutrową w zasadzie. No tu są jakieś resztki asfaltu. Ten motocykl oczywiście bez problemu przejeżdża przez takie drogi, no wiadomo, zresztą jak każdy. Natomiast wiadomo, że gdyby tu było przednie koło 19, no to też by lepiej trochę te nierówności wybierało, bo tu czuję, że jednak ta 17 się męczy. Ale nie jest to jakiś, powiedzmy, problem. No. Teraz tak sobie jak zobaczyłem na te sety, które są całkowicie metalowe, bez żadnych gumek, no to teraz wiem, dlaczego wibracje są odczuwalne na setach od silnika, no bo jednak tu nie ma żadnej amortyzacji. Większość motocykli ma takie gumki, które troszkę to amortyzują. Tutaj tego, że tak powiem, nie ma. No powiem wam, teraz na przykład obroty 4-5 tysięcy nie czuć drgań. U mnie na przykład w 850 przy 400 drga ten silnik, a potem znowu jakby nie czujesz tych drgań. Natomiast tu jest ten motor tak chodzący za ręką, że jak po prostu rower. Dlatego, że on jest lekki, to jego się też fajnie przestawia z miejsca na miejsce, na przykład w garażu, czy gdzieś tam na placu. To jest to, co powiedział Przemek przy okazji otwarcia nowego salonu Triumf Kraków, że właśnie klienci oczekiwali takiego motocykla. Na Nakedy jest oczywiście pewne zapotrzebowanie. Część osób takich motocykli szuka, chce je kupić, chce nimi jeździć, ale duża grupa osób jednak szuka czegoś bardziej uniwersalnego, prawda? Więc czegoś, co przede wszystkim chroni przed wiatrem lepiej, przed deszczem, czym można gdzieś pojechać dalej, zapakować kufry, czyli po prostu do podróżowania, no też do podróżowania, nie tylko do takiego takiej jazdy stricte po mieście. No i zdecydowanie też ten motocykl będzie wygodniejszy dla pasażera, bo tu jest przynajmniej jakaś normalna kanapa, no to znaczy nie ma tego takiego
ściętego tyłu, gdzie nam ten pasażer mógłby odpaść podczas przyspieszania. Także to mi się zdecydowanie mi się tutaj bardziej podoba. Myślę, że ten motocykl byłby fajny na takie jakieś takie małe torowanie, jakiś taki tor, powiem wam, ciasny, z takimi ciasnymi łukami, niekoniecznie szybki, to tym można by się też fajnie bawić, kurczę, bo no jest mały rozstaw osi, jest ta szeroka guma i są te 17, no to na pewno robotę robi jakoś tam. Kochani, tak wygląda Triumph Tiger Sport 660. Dokładnie tak się wymawia tą nazwę, a nie tak u mnie, tak odwrócili Anglicy. W każdym razie, tak mówiłem podczas jazdy, motocykl jest naprawdę fantastyczny. Jest to sprzęt powstały na bazie Tridenta 660. Dodano mu owiewki, dodano szybę, dodano wygodniejsze siedzenie, dłuższy zadupek i dzięki temu powstał naprawdę świetny motocykl, który może służyć także do turystyki, więc największą zaletą tego sprzętu jest po prostu jego uniwersalność. No ale zacznijmy od początku. Motocykl zbudowano oczywiście na ramie stalowej, to jest rama obwodowa z rur stalowych, jak widzicie. Stalowy jest również tylny wahacz. Serce motocykla Triumph Tiger Sport 660 jest oczywiście fantastyczny silnik trzycylindrowy o pojemności 660 cm3, który generuje maksymalną moc 81 koni przy obrotach rzędu 10250 oraz 64 Nm przy obrotach rzędu 6250. Skrzynię mamy tu oczywiście sześciobiegową, sprzęgło antyhoppingowe z napędem za pomocą linki. Widzicie tę linkę, tu widać, prosta konstrukcja, nieskomplikowana, bez dodatkowych zbiorniczków. Oczywiście chłodzenie cieczą, tu widać chłodnicę, zbiornik wyrównawczy jest bodajże tu z tej strony chyba. Tak, pod tym, także tu też jest dostęp całkiem dobry. Kochani, przednie zawieszenie to jest zawieszenie marki Showa, bez regulacji, kartridżowe, o średnicy tej rury 41 mm oraz skoku 150 mm, bez, tak jak powiedziałem wcześniej, regulacji. Dobrze zestrojone tutaj, nie widzę żadnych problemów, jeżeli chodzi o pokonywanie zarówno zakrętów, jak i w lekkim terenie, czy podczas szybkiej jazdy. Tym motocyklem ani nie buja, ani go nie dobija, ani też jakoś specjalnie nie nurkuje podczas hamowania. A co do hamulców, mamy tutaj znakomite hamulce oparte wprawdzie tylko na zaciskach dwutłoczkowych Nissin, ale i tarczach 310 mm, ale bardzo dobrze to naprawdę hamuje. I do tej masy, a masa tutaj nie jest wysoka, bo to jest 209 kg, cały motocykl zalany paliwem, a mamy tutaj zbiornik 17,2 litra, więc tego paliwa też tu mnóstwo wejdzie, biorąc pod uwagę spalanie rzędu 4,5 litra na 100 km. No to powiem tak, że ten motocykl wydaje się oszczędny i na pewno powinniśmy zrobić jakieś 350 km do kolejnego tankowania. Tylne zawieszenie to jest oczywiście również Showa typu Monoshock RSU ze zdalną hydrauliczną regulacją, zaraz wam to pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o hamulec, to jest tarcza 255 mm i jednotłoczkowy zacisk, również Nissin. Sorki, słuchajcie, za te brudne koła. No, jechałem po tych szutrach, więc troszkę się tam upaplały, no ale wcześniej wam tam pokazywałem go, jak był czysty. Oczywiście wyjechał z salonu czysty, więc salon naprawdę dba o swoje testówki. Tak samo i łańcuch, i wszystko jest ładnie nasmarowane po przeglądzie. Oczywiście motocykl już jest dotarty. Gdyby taki nie był, no to bym tam nie sprawdzał, jak idzie przyspieszenie. Natomiast wracając do zawieszenia, widzicie, to jest fajne, że jest ta gałeczka hydrauliczna, tam jest taki płyn i on po prostu powoduje kompresję tego amortyzatora, tej sprężyny, więc daje to bardzo dużą łatwość tej kompresji, nie trzeba tak na przykład w Tridencie tutaj kluczem hakowym kręcić. No i to jest w zasadzie jedna regulacja zawieszenia w tym motocyklu. Poza tym cóż, bardzo mi się podoba to, że jest taka wygodna kierownica. Powiem wam, kierownica jest znakomita, jest dobrze dobrana, jest wysoko na tych mostkach. No, czuję się na nich świetnie, aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, coś co może by tu mogło być lepsze, to trochę ten promień skrętu, bo mimo że rozstaw osi jest, no nie jest za jakiś duży, prawda, to jednak widzicie ten ogranicznik
tutaj dosyć mocno blokuje możliwość wykonywania ciaśniejszych skrętów, więc no, mimo że ten motocykl jest krótki, to on ten takie manewry typu wycofywanie czy robienie kółek, zaraz wam to pokażę na tym placyku, no to jakoś nie zacieśnicie tego zakrętu na tyle, na ile by się wydawało, że to byłoby możliwe w tej maszynie. Teraz zobaczymy dalej. Oczywiście jest tutaj zwykły kluczyk, czyli nie ma żadnych bezkluczykowych dostępów, no ale to jest motocykl prosty. Również system ABS-u jest dwuobwodowy, bez IMU, bez oczywiście ABS-u zakrętowego, także to jest motocykl prosty, tani i solidny, i taki ma być. Bardzo fajnie, że jest ta szyba. Szyba ma regulację, to już wam pokazywałem podczas jazdy, no ale zobaczcie jeszcze raz. I mamy tutaj kilka tych ząbków, nie wiem dokładnie ile, no i ja jeżdżę w pozycji oczywiście wysokiej. Fakt faktem, że dla mnie ta szyba jest no trochę za niska. Więc no, no zdecydowanie wolałbym wyższą. Aczkolwiek dzisiaj jest tak wyprofilowana, żeby jeszcze podrzucało troszkę wyżej tą strugę. Na duży plus są lusterka. Powiem wam, nie spodziewałem się, że będzie tak dobra widoczność w nich. Są dobrze zaprojektowane, szerokie tu, także widoczność jest naprawdę idealna. Teraz powiem wam, tu mi się nie do końca podoba to rozwiązanie, w sensie, że ten zadupek przedłużany, owszem, jak tu będzie kufer i płyta, no to powiedzmy, to będzie jakoś chronić przed bryzgami tej opony. Natomiast przy tym ustawieniu, to widzicie, tu wszystko będzie lecieć całe błoto na pasażera, na jego plecy, na jego tyłek. Także to pod tym kątem no, jest taka jakaś, no nie za bardzo mi się to podoba. I uważałbym to za pewną wadę. Tak samo na przykład dziwię się, że nie zastosowano do tego tu podnóżka bocznego, czyli do tej kosy jakiegoś takiego dzyndzla do otwierania. No tu tak naprawdę kopiemy nogą po tym, to pewnie będzie niedługo całe zrysowane. No tu powinno być coś takiego, wydaje mi się. Nie wiem, no co sądzicie, no szukałem, dzyndzla nie ma, no więc tak to wygląda. Kolejną taką drobną wadą jest to, że pod siedzeniem w zasadzie nie ma żadnego miejsca na cokolwiek. Zresztą zaraz to otworzymy. Tak, zobaczcie. No nie wiem, jakieś rękawiczki może wam tu wejdą, takie jakieś robocze. Nie widzę tutaj, żeby jakiś spray wszedł do łańcucha. Zaletą natomiast jest to, że jest bardzo łatwy dostęp do bezpieczników i do akumulatora, widzicie, w takiej pozycji leżącej, także łatwo go tu wyjąć. Jest tu też ta kostka serwisowa, którą się wpina potem podczas przeglądów. I tutaj mechanik sprawdza, czy wszystko jest z silnikiem ok. Pewną też wadą jest to, że nie ma tutaj regulacji sprzęgła. Szkoda, że nie dołożyli takiej klamki z tą możliwością. Tym bardziej, że sprzęgło naprawdę leciutko chodzi, nie wymaga aż takiego długiego skoku przy zmianie biegów. To wystarczy tylko pyk i już te biegi wchodzą, także skrzynia działa znakomicie. Aczkolwiek jej skoki są nieco dłuższe, jak na przykład CB650R. Aczkolwiek to w niczym nie przeszkadza i naprawdę muszę ją ocenić jak najbardziej pozytywnie. Pewną wadą będzie też niski prześwit. Tam, jak wam powiedziałem podczas jazdy, Marek mi sprawdził prześwit między tym układem wydechowym i wynosił on około 13 cm od podłoża, więc to bardzo ogranicza możliwości takie bardziej adwenturowe tego motocykla, no bo ten układ wydechowy jednak odstaje. No ale umówmy się, no to samo jest w Yamasze Tracer 7 czy w Tracer 9, więc tak naprawdę no to jest motocykl sportowo-turystyczny i taki ma być. Będę się czepiał niestety tego wyświetlacza, że są te odblaski. To jest dla mnie pewna wada, niestety nie jest ta widoczność tak, jak się spodziewałem. Do obsługi oczywiście ten czterokierunkowy joystick plus. Tu mamy specjalny przycisk do zmiany map. Zobaczcie, wystarczy, że naciśniemy potem potwierdzenie i już mamy zmienioną mapę, na przykład na road bądź rain. Mamy tu dwie mapy, rain i road, znaczy mapy. No w zasadzie to są tryby, tak? Czyli tryby jazdy, a z nimi powiązane jest zachowanie ABS-u oraz kontroli trakcji, czyli przy trybie deszczowym, tym rain, wygląda to tak, że ta kontrola trakcji działa jeszcze bardziej tak dokładniej, a ABS również działa bardziej czule. Natomiast przy trybie drogowym jest to troszeczkę w mniejszym stopniu, czyli ta kontrola trakcji jest troszkę słabsza. Natomiast też jest oczywiście, ma znaczenie działanie roll gazu, bo tu jest roll gaz elektroniczny, czyli jest ten ride by wire. I w trybie deszczowym ten zakres, skok tej manetki jest oczywiście dłuższy w trybie deszczowym, a w trybie drogowym, czyli road, jest po prostu krótszy i ten motocykl też ewidentnie czuje się, że on ma wtedy więcej mocy w trybie drogowym.
Przejdźmy sobie jeszcze przez to menu. Jak widzicie, możemy wyświetlać również wskaźnik biegów, bieg na środku tego wyświetlacza. Czyli nie tu koło prędkości, ale może być tu. Więc jeżeli mamy tam inne na przykład wskazania, o jak na przykład teraz tryby, trip, czyli ile przejechałem kilometrów, no to wtedy wskaźnik przechodzi biegów tu. Ale można to zamknąć i wtedy mamy tu wskaźnik biegów centralnie, większy, więc też fajnie się to ogląda i w niebieskim kolorze. No bo tu są jakby dwa rodzaje wyświetlacza, tu jest TFT kolorowy, a tu jest LCD negatywowy. Także też to fajnie działa. No i tu mamy oczywiście datę kolejnego przeglądu, motocykl jest oczywiście po przeglądzie pierwszym. Tu mamy temperaturę silnika, więc też to wszystko jest fajnie pokazane. O, tu mamy spalanie średnie oraz spalanie chwilowe. Jak widzicie, no trochę tutaj popałowałem tym motocyklem, więc spalanie wyszło 5,7 póki co na tym odcinku. No i tryby oczywiście. A tu jak wejdziemy w main menu, potwierdzimy sobie tym, no to możemy sobie ustawiać wszelkie parametry. Czyli riding modes, no to są te tryby, można to resetować, bike setup, no to są ustawienia również kontroli trakcji, kierunkowskazów, ten indykator to są właśnie kierunkowskazy, jest taka możliwość sama jak u mnie, czyli można ustawić, że kierunkowskazy po krótkim kliknięciu, na przykład w lewo, migają 3 razy, się wyłączają, a po dłuższym świecą jakby cały czas. To jest w zasadzie włączone. No ja akurat mam to wyłączone, bo się przyczaiłem do zwykłej obsługi. No ale wejdźmy dalej, trip setup. No to są oczywiście resety tych tripów, tak, czyli tych ustawień na przykład przebiegów dziennych. Display setup, no to są jeszcze, no można różne tutaj wpisywać, rider name, można sobie jakieś tu wpisywać, o, język. Niestety język polski jest niedostępny i przepraszam, Triumfie, ale to dla mnie jest wada i wkurza mnie to, że to tak jest. Jakoś Niemcy potrafili przetłumaczyć menu w BMW-kach, Anglicy nie, ale nieważne, no tu można ustawiać te wszystkie parametry, daty, nie daty, więc, a tu są ogólnie resety. Także no, działa to bardzo fajnie, jest to proste, przejrzyste, mamy tu również światło awaryjne, tutaj schowane niestety w miejscu, może tak nie do końca, no wiecie, no bo tu trzeba jednak sięgnąć gdzieś tym kciukiem, no ale i tak jest to lepiej rozwiązanie jak u mnie, gdzie u mnie jest tu. No ale są, fajnie, że są, bo w niektórych motocyklach w ogóle tych świateł awaryjnych nie ma. No i teraz załączmy ten motocykl. Żeby go odpalić, musimy nacisnąć sprzęgło i uruchomić rozrusznik. Jak widzicie, pali bardzo ładnie. Przy okazji zobaczmy sobie, jakie ma światełka i kierunkowskazy. Wszystko jest oczywiście już na LEDzie. O, tak. W tej chwili załączone jest światło mijania i dwa takie światełka pozycyjne. Nie ma tutaj świateł do jazdy dziennej, więc to nie są światła do jazdy dziennej, to są pozycyjne LEDy. Tak. Natomiast po załączeniu światła drogowego, to zarówno świeci prawe światło mijania, jak i światło lewe drogowe, więc wydaje się, że ten motocykl będzie fajnie doświetlał drogę. No niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić. Może kiedyś będzie okazja w nocy się wybrać i ocenić te światła i porównać na przykład do mojego motocykla, no bo u mnie, jak wiecie, są świetne. Świetna jest ta lampa przednia. Z tyłu mamy taką fikuszną lampeczkę, praktycznie z Tridenta wziętą. No i oczywiście kierunkowskazy na tym wysięgniku. To jest chyba metal LEDowy. Duży plus też jak dla mnie ten pojemnik czek płynu hamulcowego, metalowy, aluminiowy, a nie jakiś na mocz jak u mnie. Także zobaczcie, że nawet w takim motocyklu poniekąd powiedzmy budżetowym jakoś się dało takie coś ładnego zrobić. To mi się bardzo podoba. No i cóż, no i sprawdźmy jeszcze jak zwykle jadą gada. Nie będę tu jakoś specjalnie długo hałasował, ale kilka przegazówek, posłuchajcie, to brzmi. Także jak widzicie, podczas takiego dodawania mocniejszego gazu troszkę tam przypierdza. Dźwięk może nie jest jakiś super basowy, mocno stonowany, ale i tak uważam, że naprawdę jak na taki motorek ładnie brzmi.
No i cóż, kochani, komu bym taki motocykl polecił? Przede wszystkim osobom początkującym również. Dlaczego? Dlatego, że ten motocykl nie straszy. Jest bardzo przyjemny. Jest naprawdę, wsiadasz na ten motocykl i od razu czujesz się na nim bardzo dobrze. Nie masz takiego przeświadczenia, że on cię coś chce przestraszyć, że gdzieś cię wyrwie. Także powiem wam tak, że te 81 koni naprawdę do takiej codziennej jazdy jest wystarczające. No nie jest to ścig, ale jak widzieliście, tam wcześniej pokazywałem wam, ten motocykl naprawdę też ma pazur i też można nim fajnie przyspieszać. Bardzo fajnie, że do tego motocykla można zamontować komplet kufrów. Oczywiście to jest wyposażenie dodatkowe. Z tego, co się orientuję, przynajmniej taki był cennik w lutym, jak robiłem przymiarkę, to tam był taki na salonie motocykl już z zamontowanymi kuframi, to znaczy to dla klienta był przygotowany. I komplet kufrów bocznych kosztował wtedy 2770 bodajże złotych. Natomiast nie wiem, ile kosztuje centralny kufer. Wiem, że do centralnego kufra tutaj jest jakaś płyta dodatkowa montażowa. No i wtedy, jak mamy ten kufer, to odpada problem tego chlapania, no bo on tu zakrywa poniekąd pasażera, więc pasażer nie będzie tu jakoś ochlapywany przez tą oponę. A jednak zobaczcie, no z tej perspektywy, no tej dziury, no to będzie tu żygać, no i tyle, no taka prawda. Więc no pewnie wszyscy sobie te kufry założycie, zakładacie do tego motocykla, przynajmniej centralne, natomiast fajnie jest to, że te boczne kufry nie odstają, one są tutaj blisko motocykla, bo też układ wydechowy jest, jak widzicie, dosyć skumulowany, więc to mi się tutaj bardzo podoba. No i dobra, kochani, wybaczcie, że nie ubieram kasku, ale jestem na takim małym placyku, nie jest to droga publiczna, więc nie będę w tym upale się, że tak powiem, specjalnie ubierał, a chcę wam tylko pokazać kilka kółek i jaka jest pozycja. Odpalmy go. Całkiem fajnie się takie kółeczka robi, aczkolwiek tak mówiłem, no Trident był według mnie bardziej zwrotny, ale jest ok. No i zobaczcie teraz, skąd kolan jest taki, powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem wygodnie, jak na tego typu sprzęt uniwersalny. Na pewno przez to, że siedzenie jest wyżej, bo ono jest na wysokości 835 mm, jest po prostu wygodniej dla kolan, bo siedzimy wyżej. Póki co 51 km zrobione. No i teraz sobie przestawię tak, żeby mieć ten, o tu mam tą konsumpcję paliwa, temperatura silnika, a tu mam, o, wskaźnik biegów centralnie, fajnie widoczny. Jestem pod OSP Niedźwiedź, niedaleko kościoła. Powiem wam, że nawet wolałbym tego typu joystick jak tu, czyli taki płaski, niż to, co ja mam u siebie, gdzie muszę tam pod spodem tym manipulować. To jest lepsze rozwiązanie, wygodniejsze, wydaje mi się, przyjemniejsze po prostu w stosowaniu. No i pod ręką ten klakson, to wszystko, zmiany tych map, no kurczę, powiem wam, naprawdę fajnie to zrobili. No i teraz to, co chciałem sprawdzić właśnie w korkach tego Tigerka, zobaczymy, jak on sobie radzi, jaka jest wysokość nad puszkami, znaczy nad lusterkami puszek. Widzę, że już jest fajnie. Wiadomo, że takie SUVy, no to trzeba bardziej uważać, nie mówiąc już o takich jakichś autobusach. Ale no wiesz, szeroko to inna sprawa, że tu pewnie Goldwingiem bym wjechał.
No ale zobaczcie, lusterka są dosyć wysoko w porównaniu do takich standardowych samochodów. I naprawdę nie jest tak ciężko, że tak powiem, się przeciskać. Bardziej, że motor jest dosyć taki, jak widzicie, fajnie się trzyma na małych prędkościach, o tak to nazwę. Że ja tu widzicie, operuję tylko hamulcem nożnym, tylnym. Chociaż trzymam klamkę też delikatnie, tutaj dwa paluszki na niej. Biegi też fajnie zrzuca na takich małych prędkościach, bez problemu. No i teraz, o właśnie, oceńmy teraz temperaturę. Czy czuję ciepło? Tak, czuję. Tutaj stąd bije mi na kolana. Także on nie jest jakiś taki... Nie jest to motocykl, który jest jakiś super chłodny, ale też mam dzisiaj dżinsy, mam tam taką bieliznę termoaktywną, takie kalesonki. Powiem wam, no nie parzy mnie, chociaż no nie ma upału, tak? Czyli nie ma 35 stopni, no jest troszkę chłodniej. W korku jak się zatrzymamy, to ciepło czujemy na kolanach, tu gdzieś delikatnie na udach, ale nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, mi się wydaje. No tu już się chyba nie przecisnę. Trochę za wąsko. Tak. Puszcza mnie pan. Spoko. Spoczko, całkiem spoczko. No i hej kochani, jestem już tutaj pod salonem Triumf Kraków. Skończyłem jazdę testową, zrobiłem dzisiaj tym motocyklem jakieś 125 km, coś koło tego, ale miałem okazję się przejechać wszelkimi drogami, jakimi tym motocyklem można jeździć. Czyli była to autostrada, droga szybkiego ruchu, droga krajowa, droga wiejska, droga szutrowa i nawet jakiś tam teren lekki wjechałem, jak widzieliście tam na filmie. No i dzięki temu mam już swoje zdanie o tym motocyklu i mogę wam tutaj opisać to, co mi się w nim podoba i co mi się nie podoba. Ale zacznijmy może od tego, co mi się w tym motocyklu nie podoba. Pierwszą rzeczą, jaką bym się przyczepił, no to jest oczywiście zwłoka na tym rolgazie. To jest ten rolgaz elektroniczny, no to jest odczuwalne, trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc no musicie wiedzieć, że coś takiego w tym motocyklu jest. Kolejna sprawa, no to odbłyski na tym wyświetlaczu. Nieco według mnie zbyt mała szyba, no przynajmniej do mojego wzrostu, ale oczywiście szyba to nie jest problem, bo umówmy się, no wymieniamy ją na jakąś akcesoryjną i problem z bani. Kolejna sprawa to jest grzanie. No trochę ten silnik jednak grzeje, tu jak się włączą wentylatory, no to idzie na nogi, więc jeżeli wy uważacie, że to jest problem dla was, no to miejcie to na uwadze, że ten po prostu motocykl tak może grzać. Kolejna sprawa, no to ten zadupek z tyłu. Z tymi skrzydełkami, no raczej to marnie będzie chronić, no to może chroni trochę światło przed błotem. Natomiast no, ten cały tył będzie obrzygany, więc umówmy się, chcąc jeździć po deszczu, to ja bym tu od razu montował płytę i kufer. Ten kufer na pewno w jakiś sensie troszkę zasłoni pasażera przed bryzgami z tej opony. To jest taka sprawa. Z takich jeszcze detali, no to będę się czepiał, że szkoda, że tu nie ma jakiegoś... Przy kosie nie ma jakiegoś takiego dzyndzla wystającego, tak żeby tej całej kosy nie rysować nogą podczas jej rozkładania czy składania. To taki mały detal. No i cóż, takich rzeczy może powiecie, może nieistotnych, no brak regulacji tego zawieszenia. No ja też nie mam, jakoś da się z tym żyć. Oczywiście ze strony tego zawieszenia jest, uważam, bardzo dobre. Tu bym się w ogóle tego nie czepiał. No i teraz temat takich zalet, no to powiem wam tak, przede wszystkim motocykl jest fajnie wyceniony, bo to jest niecałe 40 tysięcy. Jest przede wszystkim fantastyczny w prowadzeniu, lekki. Ten motocykl jest tak naprawdę uniwersalny, nim pojedziemy i po mieście, nadaje się świetnie do miasta, jak widzieliście w korkach. Nadaje się do jazdy nawet po lekkich szutrach. Nadaje się też bardzo dobrze do jazdy turystycznej, do kręcenia się wokół komina. To mi się tu cholernie podoba, bo jak widzieliście, no po prostu można jeździć po prostu bez wytchnienia i człowiek ma tylko cały czas z tego przyjemność. Bardzo dobra pozycja, siedzenie, wygodne, szerokie. Bardzo fajna kierownica, bardzo dobrze ta kierownica jest wyprofilowana i jest podniesiona. To daje odciążenie rąk, bardzo mi się to w tym motocyklu podoba. Dobra pozycja nóg tutaj przy zbiorniku, czyli te kolanka się tu ładnie wpasowują, nie ma problemów. Bardzo fajnie, że jest regulacja klamki, hamulca, no sprzęgła nie ma, no to jest też pewna wada.
Fajny ten wyświetlacz, mimo że ma refleksy, to obsługa go, tam widzieliście, no to jest bardzo intuicyjna. Chociaż tak jak mówię, no będę się czepiał tu jeszcze z wad, że nie mamy menu w języku polskim. Fajnie, że szyba ma regulację, bo używałem dzisiaj tej regulacji, prawda? Czyli, czekajcie, czyli po prostu można ją obniżyć, można ją podnieść, mimo że tam daje jakieś szumy w kasku, to jednak fajnie, że w ogóle ona tą regulację ma. No i cóż, no i przede wszystkim najważniejsze, fantastyczny silnik, trzycylindrowy, o dużej kulturze pracy, o wystarczającej mocy jak na tą klasę, dający znakomite przyspieszenia, naprawdę ten silnik się chce kręcić, więc można nim jeździć spokojnie, jak widzieliście, nawet tam jeździłem na trzecim biegu, czy czwartym, 2000 obrotów, nic się z tym silnikiem nie dzieje, on nie protestuje, on się nie telepie, on się nie trzęsie, także tutaj jest naprawdę zaleta. Kolejna fajna rzecz, no to jest ta gałeczka hydrauliczna do regulacji tego tylnego zawieszenia, to mi się też podoba, że łatwość jest tego ustawienia. No i cóż, poza tym tak, bardzo dobre hamulce, naprawdę wystarczające zaciski dwutłoczkowe, świetnie to hamuje. Także ogólnie no, prowadzenie znakomite, mi się tym motocyklem jeździło po prostu świetnie. Do tego oświetlenie LED-owe, no ale to już jest taki standard w nowoczesnych motocyklach. Także kochani, tyle z tego filmu, dzięki, że oglądaliście. Zapraszam Was oczywiście do komentowania tego materiału, napiszcie, co sądzicie o tym motocyklu, czy nim jeździliście, czy nie, czy macie zamiar ewentualnie go kupić. Ja Was zachęcam do jazd testowych, bo naprawdę mocno się zdziwicie, że takie maleństwo z mocą zaledwie 81 koni i 64 Nm potrafi tak fajnie jeździć. Hej i pozdrawiam Was serdecznie, do następnego filmu. Cześć!